Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam opowiem trochę o tej maszynie Hacie 4.8. O, tak to zresztą się prezentuje. Podstawowa wersja z największym silnikiem, bodajże 100 czy 100 parę koni, dokładnie nie powiem. Tak to wygląda. Koń przesuwany mechanicznie jest w jej, rocznik 2023, cena ponad 100 000 euro. Jak to wygląda? Wady na samym początku, jakie miała, to przy montażu jakaś osoba pod chłodnicę złamała przewód paliwowy i rosła temperatura paliwa. Dochodziła do ponad 100 stopni. No, to taka wada była. Tak to wygląda. Wejdziemy do środka, zobaczymy. Tak, tutaj mamy środek. O, tutaj mamy przyciski. Amortyzacja przedniego ramienia. Kogucik, lampa błyskowa. Zapalanie świateł drogowych. Pozycyjnych, czy jakoś tak. Napęd 4, automat i na tył. Awaryjne halogeny przednie, blokada tylniego ramienia, tylnie halogeny, klima, ogrzewanie, regulacja temperatury, szybciej, wolniej od nadmuchu. To nie pamiętam dokładnie, od czego jest, ale bodajże od tylniego ramienia, że zmienia się coś na joystickach, że odwrotność jest, ale nie pamiętam, w to nie zagłębiam się. Tu mamy blokadę konia tylniego, gaz ręczny, tu mamy podpory, prawa, lewa, blokada tylniego ramienia. O. Tak to wygląda. Co tu jeszcze powiedzieć Wam? A, tu mamy rewers przód, tył, elektrohydrauliczny i 4 biegi. Wiadomo, dźwignia od świateł, kierunkowskazów z tej strony. Regulacja kierownicy jest za pośrednictwem tego pedału. O. Tego to się reguluje. Ciach. Tu mamy hamulec, gaz, trochę syfu, ale wiadomo, koparka robi. Wrócimy się do tyłu. I tak. Teraz co mogę Wam powiedzieć z tej strony? Joysticki. Bardzo dobra sprawa. Jeden, drugi. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? Fajnie się reguluje je. O, tutaj mamy rączkę do przyciągnięcia. Ciach. I pod siedzeniem są. Klaksonik, wiadomo. Tu jest ramię od teleskopu, czyli tego wysuwu. No, przycisk się wysuwa i wciąga. Podpalimy, zaraz pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Jak to cut immobilizer musi być. O, cyk, chodzi. Działa, odblokuję tylnie ramię.
wyciągniemy. Właśnie tak to działa, ta zapadka. Ciach, odblokowane. Tą dźwignią w lewo robimy, to ramię nam się obraca. W prawo wiadomo, leci tak. Stopy sobie opuścimy. Mamy opuszczone, do przodu wiadomo, ramię leci od siebie, do tyłu do siebie. I teraz druga dźwignia, czyli mamy łyżka od siebie, ramię do dołu, do góry. O, tak to mamy. A, miałem wam pokazać, jak to działa. I teraz mamy ten przycisk, wysuwa nam ramię, chowa nam ramię. To tak chodzi, zamkniemy i od razu. Powiem, głębokość kopania, jak się podkopiemy trochę pod tył, to nawet 6 metrów można wykopać ponad, ale tak jak stoimy w poziomie, to głębokość jakieś 5,20, 5,40 można wykopać. Tak to wygląda. Zabezpieczymy. Tak, tu wiadomo, gaz ręczny, tego chodzi. Złożymy stopy sobie, przekręcimy się do przodu. Co tu mogę wam powiedzieć więcej? Wada, jaka jest koparki z podstawowej wersji kata, to jest ta dźwignia. Trzeba oderwać się sobie rękę od tej dźwigni, żeby krokodyla otworzyć. Plus jest taki, że jak mamy skierowane do dołu, łyżka do tego będzie skierowana. O. Robimy dźwignię do siedzenia i nam automatycznie odskakuje ona. Czyli wypoziomowana jest. Takie to są wady. Jak do tej pory, to tylko spódnica wada była. Więcej tak zbytnio z niczym odpukać. Godzin ma zrobiony dopiero niecałe 100 coś. Nie pamiętam dokładnie, zaraz zobaczymy. 96. To jest niedużo. O. Powiem, jak teraz bym brał, to tylko F-kę. Żeby na tej dźwigni, co jest tu, było pokrętło od otwierania, zamykania krokodyla. Poręczne by było, bo przy tej konfiguracji to jest denerwujące. Powiem, przy załadunku samochodu piachem czy coś takiego, to jest problem. Bo trzeba odrywać rękę.